Dzień dobry, to jest audycja Prezydencki Kwadrans i prezydent miasta Anna Mieczkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. I Kamila Paramirzyńska. Pani prezydent, no nie sposób dzisiaj nie zacząć od sportowego wydarzenia. Kotwica awansowała do drugiej ligi. Z jednej strony to jest duża radość, ogromne gratulacje, no ale z drugiej strony to jest też wyzwanie. I internauci o to pytają, jak Pani tutaj widzi choćby kwestie finansowania teraz. No przede wszystkim chciałabym pogratulować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu, bo tych sportowych emocji w ostatnim czasie mieliśmy naprawdę wiele. I wielokrotnie nasze drużyny i koszykarska Kotwica i piłkarska dostarczały nam naprawdę wspaniałych emocji. No i poczuliśmy smak zwycięstwa. Kibice zgotowali takie godne powitanie. Wszyscy bardzo się cieszymy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie finansowania, to no, zaledwie miesiąc temu otrzymałam absolutorium i wotum zaufania, czyli sprawozdawałam się z ubiegłorocznego budżetu. Wielu samorządowców jeszcze jest w tej procedurze. Myśmy zrobili to naprawdę w pierwszym terminie i my jeszcze nie mamy ułożonego nawet jakiegoś draftu budżetu na przyszły rok. Cały czas analizujemy ten budżet i wszyscy wiemy, tu nie muszę chyba Państwu tłumaczyć, że jest on bardzo mocno nadwyrężony. Od czerwca w zasadzie, no bo sprawozdajemy się i co miesiąc bardzo wnikliwie przyglądamy się stronie dochodowej i stronie wydatkowej. Dochody bieżące maleją, wydatki rosną. No i od miesiąca czerwca już niestety, ale będziemy mieli problem z bilansowaniem tych wydatków bieżących, z dochodami bieżącymi. Będziemy pracowali nad budżetem, więc będziemy się zastanawiali nad tym, jak ten budżet powinien wyglądać, również w obszarze sportu. Jedno, co mogę Państwu obiecać, to to, że zrobię wszystko, aby utrzymać te dofinansowania na tym poziomie, na którym one są. Czy się uda, czas pokaże. Bo teraz Kotwica ma około miliona złotych, milion złotych ma Kotwica i to chciałabym, aby utrzymać to dofinansowanie, bo jest to naprawdę ogromna pula. A nie trzeba środków więcej w związku z drugą no, ligą? Pan prezes nie sygnalizował mi dotychczas takiej potrzeby. Gdzieś słyszałam, będąc na stadionie, że pan prezes znalazł strategicznego sponsora i myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo dzisiaj no, trzeba szukać również wsparcia i pomocy również nie tylko w samorządach, ale tak jak czynią to inne kluby również, no, szukać po prostu wśród przedsiębiorców tych, którzy chcą promować się przez sport. Ale tak jak powiedziałam, no, my jeszcze nie siedzimy, nie rozważamy, nie rozmawiamy o przyszłorocznym budżecie. Na razie analizujemy ten budżet i jest on naprawdę nie tylko w Kołobrzegu, bo w wielu innych miejscowościach i tak Kołobrzeg jeszcze miał dobry punkt startu, natomiast no, nie można ciągle ciąć tych samych wydatków, więc no, nadejdzie taki moment, że będziemy rozmawiali na temat tego, jak ten budżet będzie wyglądał w przyszłym roku i wtedy będę mi wtedy znała odpowiedź, jakie dofinansowanie możemy zabezpieczyć na obszar sportu, ale tak jak powiedziałam, chciałabym utrzymać na takim samym poziomie, co naprawdę nie będzie łatwe, bo cięcia dotykają i promocji, i ochrony zdrowia może nie, ale oświaty. Pomoc społeczną nie chciałabym też, że tak powiem, dokonywać takich cięć budżetowych, więc trzeba będzie po prostu podjąć decyzję. No dobrze, no to w przyszłym roku, Pani Prezydent, ale przecież sezon piłkarski i ten już drugoligowy dla nas w Kołobrzegu rozpocznie się po wakacjach. No tak, i my mamy dużą, i tu mamy no, zagwarantowane ma dofinansowanie klub, bo jednak ten milion złotych jest na cały rok budżetowy. On się nie dzieli na sezony, tylko na cały budżet. Budżet mówi o tym, że to dofinansowanie wynosi 1 milion. A coś więcej na temat tego strategicznego sponsora Pani nie wiem, nie znam szczegółów, to nie jest jak gdyby, no gdzieś tam w kuluarach rozmawialiśmy na ten temat. No prezes też jest samorządowcem, więc doskonale wie, jak wygląda sytuacja budżetowa w samorządach, więc myślę, że na pewno podejmował takie rozmowy i prawdopodobnie one gdzieś tam zaowocowały tym, że klub może liczyć na jakieś dodatkowe dofinansowanie. Pani prezydent, to teraz zmieniamy zupełnie temat i przechodzimy do centrum miasta i do ruchu w centrum, bo faktycznie podczas ostatniej audycji starosta kołobrzeski powiedział, że ta organizacja ruchu przygotowana przez miasto, jeżeli chodzi o ograniczenie ruchu w centrum, nie jest zbyt dobrze przygotowana, że są tam błędy, no i on będzie, o, to chyba w poniedziałek, nie, do poniedziałku można było składać wnioski, bo ten zespół ma się w tym tygodniu spotkać. I właśnie ten zespół będzie opracowywał i sprawdzał i decydował o tym, co z ruchem. No w każdym razie starosta mocno krytykuje to, co Pani przedstawiła, te propozycje. Jestem w ogóle zaskoczona, że Pan starosta po ponad półtora miesiąca od czasu, kiedy otrzymał ten dokument,
zamiast, tak jak to w samorządzie powinno być, po prostu nas zaprosić albo przyjść do nas, mamy przecież tu ekspertów, którzy się tym zajmują i urzędników świetnie do tego przygotowanych, i po prostu powiedzieć, że są tam błędy, jego zdaniem błędy, bo muszę Państwu powiedzieć, że myśmy konsultowali to jeszcze raz, właśnie po tych słowach, które padły w przestrzeni publicznej, z naszymi urzędnikami, ale również z autorem tej organizacji ruchu, i twierdzą ci ludzie, że absolutnie tu jest wszystko zgodne z prawem obowiązującym w Polsce, więc no, pan starosta miał dostatecznie dużo czasu, żeby nam o tym powiedzieć. No ale skoro trzymał to tak w tajemnicy, to być może na spotkaniu tego zespołu powie nam, w których miejscach jego zdaniem takie błędy zostały popełnione. Natomiast no, też trzeba tu powiedzieć otwarcie, że myśmy zorganizowali ekstra spotkanie z panem Wolańskim, który opracował całą tą naszą organizację ruchu, i tam były przeprowadzone obserwacje, badania i cała analiza, bo na to ogólne spotkanie, na którym było mnóstwo zainteresowanych osób, pan starosta po prostu nie przyszedł. Wiem, że później z panem chyba Jackiem Woźniakiem sobie tam konsultował te zapisy. Natomiast no, na tym spotkaniu, które miało miejsce ekstra z panem Wolańskim, pan starosta absolutnie nie zgłaszał żadnych swoich uwag, więc albo wtedy się nie przygotował, albo teraz się jeszcze nie przygotował. No ale nie można mówić w przestrzeni publicznej, że dokument przygotowany przez firmę, która zajmuje się tym, jest dokumentem zawierającym wiele błędów, bo tak po prostu nie jest. Myśmy to sprawdzili, będziemy dyskutowali, będziemy starali się jednak, aby ta organizacja ruchu została wprowadzona, bo przecież prowadziliśmy szeroko zakrojone konsultacje i mieszkańcy wręcz czekają i wielokrotnie pytają mnie nawet w kwadransie o to, kiedy wreszcie będziemy zmieniali organizację ruchu. Czas pokaże, ja jestem spokojna, bo zdaniem osób, które przygotowywały ten dokument, i zdaniem naszych urzędników, dokument nie zawiera błędów. Pani Prezydent, to teraz kolejne pytanie, taka wydawać by się mogło, że drobnostka, ale przystanek autobusowy przy ulicy Grochowskiej, i tutaj mieszkaniec wskazuje, że kiepski stan, pogarszający się, woda, która powoduje, że autobus wjeżdżając po prostu ochlapuje czekających pasażerów. Czy można coś z tym zrobić? To rzeczywiście, no jest to pas, jest to droga krajowa, więc musimy wystąpić najpierw do GDDKiA o wydanie warunków, i w tej części, która jest naszą częścią, czyli cała ta zatoczka, my ją po prostu zaplanujemy najpierw i wyremontujemy. Nie wiem, czy w tym roku wystarczy nam na to funduszy, bo budżet został już zaplanowany i my tak naprawdę dzisiaj realizujemy te zapisy w budżecie, które no, z udziałem radnych zostały przyjęte i zaakceptowane. Nie mieliśmy wcześniej takich sygnałów, jest to pierwszy sygnał, ale no, nie lekceważymy sobie, bo bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest dla nas bardzo ważne, więc przygotujemy w oparciu o warunki wydane przez GDDKiA, przygotujemy projekt. I jeśli nie w tym, to w kolejnym roku taka pozycja w budżecie na pewno się znajdzie. Mhm. No to teraz o remont w Parku Jedności Narodowej. Pyta internauta o remont alejki i czy miasto myśli o przedsiębiorcach w związku z tym, że ten remont ma się odbyć, ma być przeprowadzony latem. I co to za technologia, którą trzeba właśnie wykonywać latem? Oczywiście, że miasto myśli o przedsiębiorcach, i wiele remontów było przeprowadzanych i wciąż jest przeprowadzanych w mieście, takich remontów, które również obejmują sezon letni, bo przecież promenada jest w tej chwili jeszcze remontowana. Była remontowane te poprzednie etapy też w czasie, kiedy tam przedsiębiorcy prowadzili swoją działalność. To jest zupełnie inna skala. Ja tu nie będę porównywała, ilu przedsiębiorców mamy w dzielnicy zachodniej, tam przy tym zejściu na plażę, a ilu przy promenadzie. No ale remont trzeba zrobić. I jest to remont, o który wnioskowali mieszkańcy. I to naprawdę wiele lat, ja jeszcze pamiętam, jeszcze nie byłam prezydentem miasta, kiedy uczestniczyłam w różnych spotkaniach, to był temat podnoszony przez mieszkańców tej dzielnicy, żeby wreszcie wyremontować te alejki, żeby ten Park Jedności wreszcie nabrał jakiegoś kolorytu, żeby po prostu i mieszkańcy, którzy tam na spacerach... I z tym się chyba wszyscy zgadzają, ale dlaczego latem? Dlatego latem, że tego wymaga technologia. Ta kostka układana jest w taki sposób, że musi być ona układana po prostu w czasie, kiedy jest sucho, w sezonie letnim. Ja nie dyskutuję z ekspertami, po prostu jeżeli jest takie zalecenie, trzeba to zrobić i trzeba to w sezonie letnim zrobić. Natomiast nie zgodzę się absolutnie z tym, że przedsiębiorcy zostali pozostawieni sami sobie, bo urzędnicy rozmawiali, zabezpieczyli interes również przedsiębiorców. A w jaki Tam sposób? Będzie jedna alejka remontowana, a są jeszcze dwie boczne, którymi to dojście jest zagwarantowane. No to trzeba się zdecydować. Albo
idziemy w stronę potrzeb mieszkańców i realizujemy inwestycje, albo jeden przedsiębiorca mówi, że w sezonie letnim nie może być to prowadzone, a eksperci mówią, że poza sezonem letnim też nie, więc no nie, są dwa wyjścia. Albo to robimy i wspólnie staramy się zminimalizować te ryzyka wystąpienia jakichś utrudnień, albo po prostu nie robimy, bo zdaniem przedsiębiorcy nie można tego robić w sezonie letnim. Ja rozumiem, że każdy w sezon letni w Kołobrzegu jest wyjątkowy, że wszyscy chcą pracować, no ale szanowni państwo, no prowadzimy remonty, tak jak powiedziałam, w dzielnicy uzdrowiskowej, czy to przy promenadzie, czy teraz będziemy robili ulicę Zdrojową i ci wszyscy przedsiębiorcy, którzy tam prowadzą, wierzcie mi państwo, również ta ich działalność jest działalnością, która głównie prowadzona jest w sezonie letnim. No trzeba po prostu chwilę cierpliwości, trzeba chwileczkę po prostu no, zastanowić się też nad tym, co się mówi, że ten remont, dlaczego latem? No właśnie dlatego latem, że ta technologia wymaga właśnie przeprowadzenia tego. A nie można było innej technologii zastosować? No bo... Nie można było. Mieszkańcy chcieli, aby to wyglądało estetycznie. My tam kładziemy kostkę granitową i żeby ją zabezpieczyć i nie było tego tak zwanego klawiszowania, trzeba ją po prostu ułożyć na żywicy. I nie ma innej możliwości, innego momentu, jak właśnie sezon letni. No nie będziemy tego robili w listopadzie, wtedy, kiedy nie ma tam turystów. Ale są też mieszkańcy, którzy naprawdę czekają na ten remont. Proszę o chwilę cierpliwości. Zrobimy wszystko, żeby po prostu temu panu przedsiębiorcy nie utrudniać prowadzonej działalności. To kolejne pytanie dotyczące Pałacu Zdrojowego. Czy w temacie odszkodowania dla inwestora Pałacu Zdrojowego dokonała pani prezydent analizy prawnych skutków wyczerpania ścieżki odwoławczej i ewentualnego roszczenia za korzyści utracone przez inwestora? Doszło do sytuacji, że po 8 latach inwestor dostał to, o co prosił urząd i polityków, a w gratisie ma możliwość ubiegania się o odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści. Czy jakakolwiek kancelaria prawna, która prowadziła te sprawy, ma ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej? Jeżeli tak, to czy zabezpieczy to kwoty potencjalnego roszczenia? I czy będą podciągnięci do jakiejś odpowiedzialności urzędnicy lub firma, która jest odpowiedzialna za wadliwe zapisy w uchwale? Ja mogę odpowiadać za ten czas, kiedy ja jestem prezydentem i za to biorę całkowitą odpowiedzialność. Czyli ten moment, kiedy już mieliśmy wyrok w USA, bo na samym początku mojej prezydentury taki wyrok otrzymaliśmy, ja podjęłam niezwłocznie działania, które zmierzały do tego, aby temu przedsiębiorcy poprawić te warunki, czyli aby doprowadzić ten załącznik graficzny do zgodności z tekstem. I była wprowadzona uchwała, radni ją przegłosowali i, no i w międzyczasie toczyło się postępowanie, bo odwołaliśmy się do NSA. Nie mam jeszcze wyroku. Otrzymałam tylko sentencję wyroku, z której wynika, że wyrok w USA został uchylony. No i w całości zaskarżony wyrok i stwierdził nieważność załącznika numer 1 do zaskarżonej uchwały. Więc to jest tylko ten fragment, o którym my dzisiaj wiemy. Nie wiem, jakie są plany przedsiębiorcy. Wiem jedno, że w poprzedniej kadencji mój poprzednik próbował również tę sytuację uregulować, ale nie było woli radnych, a nawet jeśli prezydent przygotuje taki dokument, jak nie ma większości w Radzie Miasta, to ten dokument po prostu nie może być zrealizowany. Więc poczekam na wyrok, którego jeszcze nie otrzymałam. Musimy po prostu, wtedy kancelaria prawna go przeanalizuje. No i zobaczymy, zastanowimy się, bo ja też nie mam żadnej informacji. No ktoś tu ma informacje nieco większe, nieco szersze niż ja, bo ja nie rozmawiałam z tym przedsiębiorcą i nie wiem, jakie ma plany, więc trudno jest tu wyrokować, co teraz ten przedsiębiorca zamierza dalej zrobić. Otrzymałam, tak jak powiedziałam, tylko sentencję, wiemy, że wyrok został w USA uchylony, ten zaskarżony został uchylony i ten jeden załącznik sąd stwierdził jego nieważność. Więc to tylko tyle wiemy dzisiaj. Po prostu trzeba cierpliwie poczekać na to i zastanowić się. A to już chwilę trwa, prawda? Chwilę trwa, no ale widocznie tak to trwa, więc też nie mogę mówić o rzeczach, które jeszcze nie są faktem. Możemy rozmawiać poważnie, bo to jest bardzo poważny temat i pamiętam gorącą dyskusję, która miała miejsce jeszcze wtedy, kiedy prezydentem był pan Janusz Gromek, kiedy on próbował to uregulować. Więc budziło to wiele emocji, wiele jakichś takich też i różnych sytuacji, które prawdopodobnie spowodowały, że radni nie podjęli się tego, aby ta uchwała została przyjęta. Dzisiaj mamy sytuację taką, że studium zostało zmienione, plan został, w tej chwili on już jest w uzgodnieniach, więc po prostu my robiliśmy swoją robotę, mówiąc kolokwialnie, nie czekając też na ten wyrok, no ale wyrok jak gdyby, no zdaniem, tak jak powiedziałam, musimy go najpierw otrzymać i przeczytać, ale
z tych informacji, które my mamy, nie medialnych, tylko tych, które otrzymaliśmy, to wynika z tego, że tak naprawdę NSA sam uregulował poniekąd kwestię tego załącznika graficznego, więc prawdopodobnie jak otrzymamy wyrok, no będziemy zastanawiali się, czy ta procedura, która jest wszczęta, powinna być zakończona, czy po prostu sąd swoim orzeczeniem nie wyczerpał tego, o co myśmy tak naprawdę cały czas wnosili i tego, co było przedmiotem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Pani Prezydent, i ostatnie pytanie dzisiaj. Jak to jest możliwe, że na Morawskiego co pół metra nabijacie słupki, żeby pracownicy pracujący w okolicznych hotelach nie mieli gdzie parkować, a pozwala Pani urządzać stragan na Kamiennym Szańcu i Amfiteatrze? No, Szanowni Państwo, po pierwsze, pracownicy okolicznych hoteli mogą zaparkować, bo jest tam w tym najbliższym otoczeniu, przy ulicy Wschodniej, przy ulicy 4 Dywizji, przy ulicy Morawskiego i przy ulicy Przesmyk naliczyłam 350 miejsc parkingowych i nie są to wszystkie miejsca płatne, bo przy ulicy Morawskiego, tam na vis-a-vis hotelu Radisson, ponad 100 miejsc jest niepłatnych, więc to jest nieprawdą, że pracownicy nie mają gdzie zaparkować. Pracownicy mogą również skorzystać z przysługującego im prawa i zakupić na przykład abonament mieszkańca i wtedy będą mogli... No, Pani Prezydent, wtedy strefy płatnego parkowania zamienią się w parkingi dla mieszkańców. Ale to mieszkańców, odpowiadam na pytania. Jeżeli mają problem z zaparkowaniem, to zawsze jest jakieś wyjście. Kołobrzeżanie mogą kupić sobie abonament mieszkańca. Nie kołobrzeżanie, jeśli nie mają takiej możliwości, mogą na przykład zaparkować tam przy ulicy Morawskiego. I nikt nie robił te działania nie były podejmowane dlatego, żeby komuś utrudnić życie, tylko po prostu, żeby auta nie wjeżdżały na tereny zielone. To po pierwsze, natomiast po drugie, jeżeli chodzi o dzierżawy przy Kamiennym Szańcu, to my nie mamy tu nic do powiedzenia tak naprawdę, bo te dzierżawy są podpisywane, umowy dzierżawy na Kamienny Szaniec podpisuje pan starosta i to pan starosta sobie reguluje, co dzierżawca w umowie będzie miał zapisane i jaka działalność będzie mogła tam być prowadzona. Czy będzie mogła być prowadzona działalność związana z gastronomią, czy ze handlem jakimiś pamiątkami, to już jest w gestii pana starosty, nie wchodzimy w jego kompetencje. A amfiteatr? Amfiteatrze ta Mercyka. Przy amfiteatrze, tak. Regionalne Centrum Kultury jest dzierżawione to prywatnemu podmiotowi. Z tego, co wiem od pana dyrektora, bo rozmawiałam z panem dyrektorem, czy kontroluje pan dyrektor zapisy tej umowy, pan dyrektor stwierdził, że tak, no ale pewnie jeszcze dzisiaj dokona takich czynności sprawdzających. Natomiast tam jest też sytuacja taka, że na terenie amfiteatru są umowy dzierżawy wieloletnie podpisane jeszcze kiedyś, więc to wszystko razem może sprawiać wrażenie, że tych pawilonów jest tam dużo, ale zapewniam państwa, że dyrektor Regionalnego Centrum Kultury został zobowiązany do skontrolowania, czy zapisy umowy są przestrzegane. Pani Prezydent, i to było ostatnie pytanie dzisiaj. Dziękuję. Prezydent miasta Anna Mieczkowska, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Kamila Paramirzyńska, dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia.